Zostajemy w takim stanie. Jest jeszcze bardzo delikatnie ciepły. Bardzo, bardzo delikatnie. Ale zaraz będziemy zdejmować wszystko. W środku jeszcze ciepełko. Zdejmujemy dziada. I co widzimy? Tygiel się przewrócił leciutko, ale to nie szkodzi, bo nic się nie wypaliło. Przytopił się trochę. O kurde, dobra. Idę po młotek, bo inaczej się tego nie odkuje. Tygiel jest cały. Coś w środku lata. Nie wiem co, będziemy odkuwać za chwilkę, tylko pójdę po jakieś dłutko. W piecu troszkę się narobiło, bo się podstawa przewróciła, ale to, jak już mówiłem wcześniej, nie jest problem, bo wybije wszystko, albo coś wymyślę tak czy siak. No, w każdym razie na razie skupmy się na tyglu. Piec, ściany pieca są całe, nic nie jest stopione, tylko jak już mówiłem, tutaj podstawa lekko się przechyliła, bo kruszywo prawdopodobnie się nadtopiło. No i będę musiał to wszystko obić, skruszyć, wyjąć. O, to tam standardowa robota. A teraz będziemy otwierać tygielek za chwilę. Okay. O, sypie się tam to kruszywo. Tygiel się rozleci. Okej. Okay. I co mamy? Stopiony piach. Okej. Okay. I co? I coś jest tu w środku? Jakieś kawałki czegoś? Jest bułeczka. Bułeczka. Malutka, trzeba będzie ją oszlifować. Wytopek jest taki. Raczej gładki, bąble są tutaj, ale to spiłujemy. Idziemy to teraz zważyć. No, witam, bułeczka waży 527 gramów. To by się zgadzało, wziąwszy pod uwagę, że ważyło 508, poszło około 12,5 węgla gramów, to by nam dawało 520. Do tego był dodany jeszcze krzem i mangan, plus 10 gramów srebra, które tutaj gdzieś zalega na tym, także idealnie waga zachowana. Zajmiemy się troszkę bułeczce. Jako topnik był dawany piach, który niechętnie się topił, więc przykrył tylko i wyłącznie powierzchnię tutaj. Dlatego jest porowata, nie jest gładka, bo ma też troszkę jeszcze na sobie ziarenek piasku. Trzeba będzie to zaszlifować. Widzimy też srebro, takie jaśniejsze plamki. Odtleniacz nasz, o, na przykład tutaj. Ale raczej jest to materiał spoisty. No i bardzo ciężki, no ale to stal, to wiadoma sprawa, bo jak to działa. O, rozciąłem się. Coś widać ciekawego. Nie wiem, czy to struktura, jaka to struktura, natomiast sam wygląd bułki mi się bardzo mi się podoba. Tutaj pięknie widać schemat tej struktury przy stygnięciu. Dziura, która jest, to jest jama skurczowa i to są duże kryształy wolne. Lekko się przechylił tygiel w trakcie wytopu, ale myślę, że da się to jakoś wyprowadzić. Większy sukces niż ostatnio. Mogłoby się jeszcze nie przychylać, ale nie ma co wymagać. Za drugim razem, jak na drugi raz i tak, wydaje mi się, że wyszło bardzo, bardzo ciekawie. Sam tygiel też całkiem fajnie się zachował. Przykrywka, która posłuży jeszcze, myślę, że jeszcze długo. Środek tygla, o dziwo, tutaj widać nawet jeszcze niewypalony grafit. Więc bardzo ciekawie się zachował. Tutaj prawdopodobnie coś popłynęło, może jakaś frakcja szkła albo coś z podstawki, ale jest.
i prawdopodobnie posłuży jeszcze do przyszłego wytopu. A bułka jeszcze ciepła. Bułka jeszcze ciepła, w piecu też jest jeszcze ciepło. Zadowolony z wyników. No i ciśniemy dalej. Postukałem, podstawkę udało się odkuć. Idziemy do światła zobaczyć, co się z nią stało, czy się coś z nią stało, czy nie. Podstawka, oprócz tego, że do niej się przytopiło kupę syfu, to jest. Nie jest nadtopiona, nie jest nadpalona. No, jest zrobiona z bardzo takiego wytrzymałego materiału, więc raczej będzie wytrzymywać dłużej, tylko będę musiał doprowadzić do stanu użyteczności w miarę. A tutaj dużo się porobiło. Nie widać tego pewnie. Tak wygląda dno pieca. Tutaj ta dziura, w której palnik siedział. W ogóle nie nadtopiona, nic, kompletnie. Materiał jest niezniszczalny praktycznie. Nawet jest bardzo odporny na przegrzania. Ja zostawię to tak jak jest i spróbuję tą podstawkę tam wmontować tak, żeby ona tam sobie stabilnie w miarę była, bo jak izolacja jest dobra, to nie ma co tego ruszać. Wydech tłumik, który wyrywałem z samego wieka pieca, żeby okryć i docieplić. Takie fajne kulki metalu widać. Fajne kulki metalu widać, nadtopione jest. Ale to nie szkodzi, kilka wytopów jeszcze starczy, a potem zrobię taki sam tylko z nierdzewki. To będzie już bardziej wytrzymały. O, to tak sobie tak siedziało, lekko przechylone, no ale jest. W warsztacie będziemy szlifować bułeczkę. Wybiorę sobie tutaj jakąś krawędź taką, w sensie którąś stronę taką najbardziej gładką i spróbuję to przeszlifować, a potem wytrawimy w kwasie i zobaczymy jak wyjdzie, czy wyjdzie. No hej, bułka została wytrawiona, znaczy wyszlifowana tu z boku i na podstawie. Wrzucimy ją w jakiś odczynnik wytrawiający celem wydobycia rysunku. Witam serdecznie wszystkich. Nie miałem czasu przez tamten ostatni dzień dograć tego odcinka, więc wrzucam z lekkim opóźnieniem. No i jak zwykle przychodzi czas na to, żeby trochę sobie pogadać. Zadowolony jestem z tego wytopu dość bardzo, zwłaszcza, że wyszedł jakiś tam ciekawy rysunek w drodze mikroskop. Tam sobie mógł tam obejrzeć, co trzeba i jakoś tam ze wsparciem kolegów metalurgów ocenił, co tam się wydzieliło, bo coś na pewno. Do tego bułka przeszła już taką fazę lekkiej sferoidyzacji, żeby łatwiej się to kuło. Czekam na to, aż kowal będzie miał czas, no bo ja się sam niestety nie podejmę wykucia tego, ponieważ jest to dość ciężki materiał w obróbce. No to musi być kute na młocie w każdym razie, no ja nie mam, mieć nie będę. Co więcej, kompletnie nie umiem wytrawiać, więc jak coś możecie pod filmem rzucić mi jakieś wasze przepisy na wytrawianie bułatu czy damastu. Za damast też się tam kiedyś za tą warstwówkę będę brał na pewno. Już mam w przygotowaniu kilka fajnych kawałków do zgrzewu, więc też będę musiał się z tym zmierzyć. I napiszcie, co preferujecie, bo są różne substancje, w których można wytrawiać, i chlorek żelaza, i kwas azotowy, i jakieś tam mieszanki kwasków cytrynowych, octów, kawy i tak dalej. I napiszcie, co wam wychodzi najlepiej, z czym wam wychodzi najlepiej, i możecie tam powrzucać jakieś zdjęcia, jak będzie się wam chciało ewentualnie, albo u mnie na fanpage'u, bo nie wiem, czy na YouTubie jest możliwość postowania zdjęć, albo chociaż jakieś linki do zdjęć, bo z wielką chęcią bym obejrzał. Zaraz się biorę, prawdopodobnie w tą sobotę biorę się za kolejny wytop, mam nadzieję, że okoliczności będą sprzyjające. Zmierza do mnie, chociaż może jeszcze nie, ale już zapowiedziana została wysyłka żelaza dymarkowego. Została zaproponowana mi współpraca z grupą rekonstrukcyjną, która zajmuje się eksperymentami właśnie w wytopie
że wypale właściwie, bo to nie jest wytop, no ale w każdym razie w pozyskiwaniu grupa, która pozyskuje żelazo w sposób tradycyjny, taki jak się pozyskiwało dawno temu z pieców dymarkowych. No i trochę tego materiału przyjdzie mi do zabawy dla mnie, a część tego materiału po prostu stopię w bułkę w miarę w taki właśnie tradycyjny sposób, jak to tam kiedyś bez współczesnych dodatków stopowych, i spróbuję zobaczyć, jak to wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, to wysyłam do badań już stricte naukowych dla tej grupy, która tam współpracuje z jakimś instytutem. No i będę miał jakiś tam być może wkład w naukę o dawnych technikach wytopu stali. Mam też, dostałem też taką informację, że w dawnych czasach właśnie to od osoby, która mieszka w Indiach, która jest zainteresowana bardzo tematem metalurgii i interesuje się tym wszystkim żywo, dostałem taką sugestię, że żeby spróbować wytopu z udziałem meteorytów jako składnikiem stopowym. No jest to taki dość szalony pomysł, zwłaszcza że meteoryty są dość trudno dostępne. Jest ich bardzo szeroka gama i każdy ma praktycznie inny skład, natomiast jako ciekawostkę na pewno coś takiego zrobię w przyszłości, natomiast w tym momencie mam już przynajmniej kilkanaście wytopów zaplanowanych z eksperymentami, jak ten rysunek ewentualnie troszkę powiększyć, może, no nie wiem, w zależności od tego, jakie to będzie miało właściwości, bo to jest najważniejsze, że ta stal ma działać, a nie wyglądać, natomiast no jakby integralną częścią wytopu bułatu no jest jednak ten charakterystyczny wzór takiej płynącej wody, czy tej siatki takiej krystalicznej, która się wytrąca i poprzez kucie się formuje w jakiś tam określony sposób. Prosiłbym Was o subskrypcję na YouTubie. Widzę, że trochę nas przybyło i już zbliżamy się coraz bardziej do 400 fanów. Także też pomyślę sobie o jakimś, tak jak już wcześniej mówiłem, o jakimś konkursie. Coś tam na pewno fajnego wrzucę. I co? I tyle by było chyba na dzisiaj. No już nawet późno, więc trzeba wrzucać w render i dawać Wam do oglądania. Także trzymajcie się ciepło.